spotykamy się na stadionie gminnym. Odbywają się tutaj 14 biegi radziwiłłowskie, organizowane przez naszą miejscowość już od wielu lat. Inicjowali to nauczyciele naszej szkoły, tak żebyśmy też mieli cykliczną imprezę, na którą będą zapraszani uczniowie i nauczyciele z sąsiednich miejscowości, aby się integrować, spotykać i mieć okazję do rywalizacji. Szacujemy, że około 300 dzieci powinno wziąć udział. Dokładne informacje będą, kiedy zliczymy wszystkie listy uczestników. Te dzieci, które dzisiaj biorą udział w naszych biegach, są ze szkoły w Sławatyczach, ale także ze szkół z sąsiednich gmin. Z Hanny, z Piszczaca, z Pogorzelca, z Kodnia, Stucznej i mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam, bo pewnie jeszcze kilka osób z innych szkół przyjechało. Biegamy, aby pokazać, kto jest najlepszy w biegach, aby porywalizować, aby nauczyć dzieci zdrowego sportu, zdrowej rywalizacji, ale także też dla tych cudnych pucharów i przygotowanych medali. W tym roku nasze biegi radziwiłłowskie są sponsorowane z mikrograntów. Stowarzyszenie, które działa przy naszej szkole pod nazwą Aktywni Rodzice, pozyskało środki na biegi radziwiłłowskie i z tych pieniędzy mamy zakupione puchary, medale, dyplomy, obecne tutaj banery, ale także słodki poczęstunek dla dzieci w postaci sokołego mikrograntu. Organizatorzy: Stowarzyszenie Aktywni Rodzice, Gmina Sławatycze, Zespół Szkół w Sławatyczach oraz GOK, czyli Gminny Ośrodek Kultury, także w Sławatyczach. Chcemy życzyć wszystkim udanej zabawy.